święci, których dziś wspominamy, to właśnie ci, którzy żyli łaską swego chrztu. Wspominamy tą wielką rzeszę zbawionych przebywających w niebie. Dziś Dzień Wszystkich Świętych. Czas pamięci i modlitwy za tych, którzy już odeszli. Na razie nie ma przesłanek świadczących o tym, że coś takiego miało miejsce, że to był akt terrorystyczny. Będziemy ustalać przyczyny tragedii na podstawie zapisów czarnych skrzynek oraz analizy ekspertów. Zagadkowa katastrofa rosyjskiego samolotu w Egipcie. Wstępne informacje wskazują, że samolot mógł rozpaść się już w powietrzu. Kilka tygodni temu nie sądziłam, że się tu znajdę. To dla mnie najpiękniejszy dzień w karierze. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli. To największy sukces w historii polskiego tenisa. Agnieszka Radwańska wygrała turniej WTA Finals. Niedziela, 1 listopada. Karol Jałtuszewski, witam i zapraszam na dzisiaj. Święto Wszystkich Świętych. Dzień, w którym wspominamy tych, którzy już odeszli i przypominamy sobie, że my też jesteśmy powołani do świętości. To także odpowiedni dzień, by pielęgnować pamięć o bohaterach, którzy odeszli w niepamięć. Jan Korab. To nie tylko zwyczaj. W uroczystość Wszystkich Świętych Polacy przychodzą na groby swoich bliskich, ale też jak tutaj, na cmentarzu wojskowym na Powązkach, by oddać cześć tym, którym zawdzięczamy najwięcej jako naród. Po prostu wspominamy wszystkich, którzy osiągnęli niebo, wszyscy, którzy są zbawieni. Niewątpliwie powinna nam towarzyszyć, chociaż tego nie można zadekretować, ale powinna nam towarzyszyć radość. Jest, są sprzedawcy kwiatów, pańskiej skórki i szyszek, jak na festynie. I choć nie świętujemy hucznie, tak jak w Ameryce Południowej, to dziś na wszystkich polskich cmentarzach są tłumy. Przychodziłam tu z mężem, z teściami. Córka przychodzi, wnuczki teraz spotkałam po drodze. Krewni, przyjaciele, wszyscy mogli pierwszy raz przyjść do kwatery Ł, gdzie część żołnierzy niezłomnych nie jest już zakopana, tylko pochowana. Tutaj mojego szwagra dziadek leży. Dzieło uczczenia ich pamięci jest jeszcze nieukończone. Wielu z nich czeka na wydobycie z ziemi. Naszym patronem naszego oddziału jest Radmistrz Witold Pilecki. Wielu z nich w swoim sumieniu możemy uznać za świętych. Też wierzymy i Kościół mówi, że na pewno poza tymi, których znamy z imion, nazwisk, mieli beatyfikację, kanonizację, jest wiele osób, które osiągnęło niebo. Szczególnie ci najmłodsi, którzy oddali życie za Polskę. Dzięki nim możemy teraz mówić po polsku. Gdyby nie to, musielibyśmy mówić po niemiecku, po rosyjsku. Zdarzenie, które miało miejsce ponad 5 lat temu, jest nadal żywe w sercach wielu Polaków. W lewo, zwrot! Ofiary katastrofy smoleńskiej czekają na godne upamiętnienie, podobnie żołnierze wyklęci. Rodziny najbardziej znanych nie chciałyby, byli pochowani w niewielkim panteonie, który stanął na łączce. Przecież to trzeba im oddać jakiś hołd, jakąś cześć, żeby o nich wszyscy pamiętali. Chrześcijanie w pierwszych wiekach czcili męczenników, którzy oddali życie za wiarę. Tak narodziło się święto Wszystkich Świętych. Ci ludzie naprawdę pragnęli czegoś, myślę, że doniosłego i wielkiego, więc należy ich uczcić, należy pamiętać o nich. Nie wiedzieli, ale wierzyli, że walczą o wolną Polskę. Chcemy właśnie, żeby odnaleźli w końcu Radmistrza Witolda Pileckiego, który jest naszym patronem. Głównie dlatego też zbieramy i też chcemy wesprzeć tą fundację, tą działalność. Walczyli z wrogami, z bronią w ręku. Pewnie dlatego nikt nie rozpocznie procesu beatyfikacyjnego Rudego, Alka, Zośki i wielu innych, mniej znanych harcerzy z szarych szeregów. Mieli różne zadania specjalne podczas II wojny światowej. Pomagali żołnierzom, biegali na przykład z zadaniami pomiędzy okopami. Trudno świętować hucznie, gdy wspominamy bohaterów naszej niedawnej, krwawej historii. Którzy zginęli na Obczyźnie, a także w Łagrach i wschodnich obozach zagłady. Jest jeszcze wielu całkiem zapomnianych, leżących w dawnej Polsce. Państwo polskie raczej mało dba zarówno o Polaków mieszkających za naszą wschodnią granicą, jak również za dziedzictwo kulturowe tam zostawione. Jak zapomnimy, no to co będzie? Młodzież nie będzie w ogóle wiedziała, że coś takiego się działo, prawda?
Kościół uczy, że warto być w łączności ze zmarłymi, których ogłoszono świętymi lub których uznajemy za świętych. My się za nich modlimy, ale też no, myślę, że oni no, kochają nas i pamiętają o nas. Ktoś, kto jest blisko Boga, pragnie, żeby jego bliscy, jego rodzina, krewni, przyjaciele byli też tam, byli razem z nimi i radowali się z tą samą radością. Świętość jest dla każdego, przekonywał święty Jan Paweł II, papież, który na ołtarze wyniósł najwięcej osób. Jan Korab, Telewizja Republika. Prezydent Andrzej Duda złożył dziś kwiaty przed grobem Marii i Lecha Kaczyńskich. Prezydent Kaczyński i jego małżonka byli ważni dla mnie osobiście, byli też ważni dla Polski. To naturalne, że jestem dziś tutaj, powiedział prezydent. Wszyscy święci są wzorami do naśladowania, mówił dziś papież Franciszek podczas uroczystej mszy świętej na placu świętego Piotra. Nosimy nazwisko Boga. Nasze nazwisko to nazwisko Boże, bo jesteśmy dziećmi Bożymi. Na tym polega źródło powołania do świętości, a święci, których dziś wspominamy, to właśnie ci, którzy żyli łaską swego chrztu, zachowali nienaruszoną pieczęć, zachowując się jak dzieci Boże, starając się naśladować Jezusa, a teraz osiągnęli cel, bo w końcu widzą Boga takim, jakim On jest. Rozpoczęła się już analiza czarnych skrzynek samolotu pasażerskiego, który wczoraj rozbił się na Półwyspie Synaj. W Rosji trwa żałoba narodowa, a w całej sprawie pojawia się coraz więcej wątpliwości. Piotr Pawelec. Airbus A321, który rozbił się w Egipcie, rozpadł się w powietrzu. Tak twierdzi dyrektor Międzynarodowego Komitetu Lotniczego MAK, Wiktor Soroczenko. Wrak wspólnie z Rosjanami zbadają międzynarodowi eksperci z Francji i Niemiec. Równoległe śledztwo w tej sprawie prowadzą egipskie i rosyjskie służby. Pomoc w wyjaśnianiu tragedii zaoferowali również przedstawiciele Unii Europejskiej. Od wczoraj prowadzone są oględziny miejsca katastrofy samolotu linii Metrojet, w której zginęły 224 osoby. Trwa wydobywanie zwłok i transportowanie ich do szpitali w Egipcie. Będziemy kontynuować naszą pracę, by zebrać maksymalną liczbę szczątków z terenu katastrofy. A gdy to zakończymy, wyślemy je do Petersburga. Stanie się to późnym wieczorem dzisiaj albo jutro rano, gdy samoloty zostaną dostarczone. Trafiło do nas 10 ciał jeszcze w nocy. Niektóre z nich były rozpoznawalne, inne nie. Teraz czekamy na dalsze informacje, kiedy rodziny będą mogły przyjechać, by zidentyfikować swoich bliskich. Rosjanom trudno otrząsnąć się po tragedii, do której doszło na Półwyspie Synaj. W całym kraju trwa żałoba narodowa. W katastrofie zginęła znajoma mojej żony. Leciała po raz pierwszy i nie wróciła. To jest koszmar dla całego kraju. To dotknęło wszystkich. Po ponad 24 godzinach od tragicznego lotu wciąż nie wiadomo, dlaczego samolot uległ katastrofie. Rosyjska ekipa dochodzeniowa bierze pod uwagę różne scenariusze. W niedzielę egipscy śledczy rozpoczęli analizę zapisu czarnych skrzynek. To bardzo ważne, żeby w tego typu sprawach nie spekulować na temat przyczyn. Wyjaśnienie potrwa bardzo długo. To są skomplikowane sprawy, które wymagają bardzo zaawansowanych technik i szerokich badań. To mogą być miesiące. Pierwsze doniesienia dotyczące katastrofy mówiły o awarii na pokładzie Airbusa. Niemal natychmiast do zestrzelenia maszyny przyznali się terroryści z tak zwanego Państwa Islamskiego. Choć uznaje się to za mniej prawdopodobne, to najnowsze doniesienia MAK wydają się potwierdzać hipotezę zamachu. Na płaszczyźnie międzynarodowej to będzie kolejny taki bodziec, żeby rozkręcać tę propagandę dotyczącą potrzeby utworzenia koalicji antyterrorystycznej z udziałem wszystkich zainteresowanych państw. No to jest marzenie Rosji, żeby wyjść z izolacji poprzez utworzenie tej koalicji antyterrorystycznej, pokazanie, że tak naprawdę z Zachodem mamy wspólne cele, a sprawy takie jak na przykład utrzymanie reżimu Asada za wszelką cenę kosztem tych setek tysięcy ofiar i milionów uchodźców, czy na przykład sprawa Ukrainy, to są rzeczy nieistotne, które różnią Zachód i Rosję zupełnie niepotrzebnie. Śledczy MAK podają, że fragmenty samolotu rosyjskich linii lotniczych zostały rozrzucone na ogromnej przestrzeni kilkunastu kilometrów. Na podstawie oględzin uznali, że może to świadczyć o rozpadzie samolotu w powietrzu. Przypomnijmy, że w przypadku badania katastrofy smoleńskiej ten sam komitet nie brał pod uwagę podobnych argumentów i zdecydowanie wykluczył możliwość zamachu.
Piotr Pawelec, Telewizja Republika. To może być największa jak do tej pory katastrofa ekologiczna XXI wieku. Ogromne pożary lasów i torfowisk szaleją w Indonezji. Z powodu gigantycznego zadymienia codziennie giną tam ludzie. Trujący dym unosi się nad całą Azją Południowo-Wschodnią. Pożarem objętych jest niemal 2 miliony hektarów lasów i torfowisk. Najgorsza sytuacja jest w Indonezji i Malezji. Dramat przeżywają również mieszkańcy Sumatry. Zginęło już 19 osób, a u ponad pół miliona odnotowano przypadki chorób dróg oddechowych. Amerykańska marynarka wojenna odnalazła wrak statku, prawdopodobnie kontenerowca El Faro, który zatonął na Atlantyku przed miesiącem. Na pokładzie jednostki były 33 osoby, w tym 5 Polaków. Wszyscy zginęli. El Faro zatonął 1 października, gdy wpłynął w potężny huragan Joaquin. Przed katastrofą kapitan informował, że statek przecieka i stracił napęd. Wkrótce powinna rozpocząć się akcja wydobywcza. Na koniec wielki sukces Agnieszki Radwańskiej. Polska tenisistka na kortach w Singapurze pokonała Czeszkę Petrę Kwitową i wygrała turniej WTA Finals. To był niesamowity dzień i turniej. Kilka tygodni temu nie sądziłam, że się tu znajdę. To dla mnie najpiękniejszy dzień w karierze. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli. Wielkie gratulacje i podziękowania dla Petry za cały tydzień i wspaniały tenis. Na pewno to nie jest twój ostatni finał i na pewno nie nasz ostatni finał. Powodzenia w przyszłym sezonie. Chciałabym podziękować gospodarzom turnieju, wszystkim sponsorom i wszystkim osobom, które pracowały przy organizacji tego widowiska. Robicie naprawdę świetną robotę. To było naprawdę niesamowite i myślę, że wszyscy tu obecni się ze mną zgodzą. Naprawdę, gratuluję. Oczywiście chciałabym także pogratulować zespołowi, który ze mną pracował. Naprawdę, miałam przy sobie wspaniałych ludzi. I na koniec najważniejsze, że wy byliście ze mną przez cały tydzień i kibicowaliście coraz głośniej i głośniej. Liczę na was również za rok. Polka pokonała Czeszkę 6-2, 4-6, 6-3. Finałowy konkurs w Singapurze uznawany jest za nieoficjalne Mistrzostwa Świata. To nie tylko największy sukces w karierze Agnieszki Radwańskiej, ale i największy sukces w historii polskiego tenisa. I miejmy nadzieję, że nie ostatni. Tak było dzisiaj. Co chwilę prognoza pogody, a następnie magazyn Polityczna Kawa. Ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnego wieczoru.